Nadzieja i wizja. Pokaż dziecku sens życia. Pod takim hasłem jutro pod Łodzią odbędzie się największe w Europie spotkanie ojców. Kto wystąpi? Jaki jest program tego wydarzenia? Dlaczego to takie ważne? O tym już teraz rozmawiam z ekonomistą, kulturoznawcem, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prezesem Fundacji Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie Poznaniakiem, profesorem Michałem Michalskim. Dzień dobry, panie profesorze. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witam. Z tego, co wiem, pan profesor w drodze właśnie na to spotkanie, więc tym bardziej dziękuję, że znalazł pan chwilkę, żeby podzielić się z nami swoją refleksją. Chciałem zapytać, dlaczego to forum jest tak ważne, dlaczego poświęcone właśnie ojcom i ojcostwu? To forum to inicjatywa Tato.net, która no dzisiaj w tym roku świętuje już, z tego co wiem, 18 urodziny, więc to jest inicjatywa, która udowodniła też z czasem, że podejmuje temat szalenie ważny, szalenie potrzebny, czyli temat wspierania ojców w bycia coraz lepszymi ojcami. Jest to, jak tutaj czasem mówią uczestnicy forum, to jest taka przerwa w meczu. Tym meczem życia jest, no życie jest rodzina, jest ojcostwo. A te spotkania forum właśnie mają taki cel, żeby w tym dać ojcom chwilę zatrzymania, chwilę refleksji, zaproponować pewne ciekawe tematy, właśnie ciekawych ekspertów, tak można powiedzieć coach ojcowski, który dokonuje się nie tylko w wymiarze tego forum ostatnio dwa razy do roku, ale także warto powiedzieć, że forum Tato.net od kilku lat już pracuje w formule też klubów ojcowskich, które już powstały w różnych częściach kraju i działają cyklicznie przez cały rok. Jak to jest? Ile czasu ojciec przeciętnie poświęca czasu czy dziennie, czy tygodniowo na kontakt ze swoim dzieckiem, czy swoimi dziećmi? Czy są jakieś badania na ten temat w ogóle robione? Są. Ja nie znam, nie pamiętam tych najaktualniejszych, ale myślę, że można niestety ze spokojem i z pewnością powiedzieć, że za mało. Przynajmniej to dotyczy większości ojców. Z tego co wiem, jakieś starsze badania pokazywały, że to nawet jest kilka minut dziennie. Ostatnie badania, to warto też powiedzieć, że Tato.net zaczął prowadzić od kilku lat właśnie badania ojcostwa w Polsce, wydając też publikacje, tworząc taki think tank, który nazywa się Stato.net. Mhm. Tam też zachęcam do tego, żeby sięgać na stronach Tato.net. Te publikacje, raporty są dostępne i no dosyć ciekawe, pozytywne wyniki, między innymi na ten temat, wyszły w badaniu z roku 2021, gdzie okazywało się, że ojcowie więcej czasu spędzali z dziećmi. Prawdopodobnie tu należy podejrzewać, że przyczyniła się do tego pandemia, gdzie ojcowie statystycznie siedzieli więcej w domu. Natomiast tu zawsze oczywiście jest pytanie nie tylko o ilość tego czasu, ale o jakość, tak? Oczywiście jedno drugiego nie zastąpi, natomiast na końcu dziecku i w ogóle rodzinie ze strony ojca potrzeba czasu zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Czy dziecko, tak się zastanawiam, czy dziecko, mając właśnie do wyboru, nie wiem, choćby granie na smartfonie albo wspólny czas z ojcem, wybierze telefon, czy jednak czas z ojcem? Czy to jednak zależy mimo wszystko od ojca? Jak ten, co zaproponuje? Jak to jest? W dużej mierze to zależy od ojca, bo myślę, że jesteśmy jakoś tak skonstruowani, że jeżeli może nam się wydawać, że smartfon jest tak atrakcyjną zabawką dla dziecka, że nic nie jest w stanie go przebić, natomiast moje też doświadczenie pokazuje, że w głębi serca dzieci wolą ten czas na żywo z rodzicami, a to, że one często tyle czasu spędzałem właśnie z tymi urządzeniami technicznymi, no wynika myślę z tego, że my po pierwsze jako rodzice i też jako ojcowie za rzadko dostrzegamy wagę naszego czasu i szansę, jaką on jest, żeby spędzać go z dziećmi, a drugie chyba czasami, może po części czasami z lenistwa, nie podejmujemy dość wysiłku, żeby szukać w tym czasie, czy dla tego czasu, który mamy spędzić z dzieckiem, jakiejś rzeczywiście atrakcyjnej formuły, bo czasami, i to też jak rozmawiam z różnymi ojcami, bywa niestety tak, że kiedy myślimy o spędzaniu czasu z dziećmi, to wydaje nam się, że ten nasz pomysł na to spędzenie czasu jest tutaj najlepszy, najtrafniejszy, a tutaj właśnie bywa najczęściej odwrotnie, że trzeba pozwolić też dziecku
no, dać się poprowadzić w tym czasie i po prostu zaufać, że dziecko też zaproponuje nam jakąś formułę dla tego wspólnego czasu, która będzie na końcu dla nas też atrakcyjna. A to ciekawe spojrzenie i warte uwagi. Program jest bardzo bogaty, przeglądałem ten program, jest bardzo interesujący, bogaty, ale wśród tematów jest temat, który pan profesor będzie też poruszał, czyli jak budować kulturę nadziei w rodzinie, szkole, miejscu pracy i lokalnej społeczności. No właśnie, panie profesorze, jak, o czym będzie pan mówił, gdyby pan chociaż troszeczkę mógł zdradzić tutaj słuchaczom Polskiego Radia Poznań Wielkopolska. Tą sesję będziemy wspólnie prowadzić z panem Pawłem Wolińskim, też myślę, znanym, też fachowcem i człowiekiem, który w tematach rodziny wiele razy się wypowiadał i dużo ciekawych rzeczy mówi, więc tutaj koncepcja naszego spotkania będzie dotyczyła właśnie tego, żeby spróbować zastanowić się i zachęcić uczestników do tego, żeby spróbować pokazać konkretne pomysły na budowanie nadziei w rodzinie, na przekazywanie tej nadziei dzieciom, żeby też na końcu nie zostać na poziomie mówienia, że nadzieja jest oczywiście ważna, tylko żeby spróbować pokazać, jak to można realnie w codzienności robić. I tutaj, tak najogólniej mówiąc, to tak naprawdę takie codzienne życie może się wydawać, no co tam się dzieje, ale tak naprawdę codzienność rodzinna to są także różne rytuały, różne obyczaje, zwyczaje i myślę, że warto spojrzeć na nie, na te, które w danej rodzinie każdy jakoś tam pielęgnuje czy podtrzymuje, na ile one budują nadzieję w naszych dzieciach, a na ile one być może podważają, a czasami może nawet gaszą nadzieję, bo na przykład jeżeli właśnie jest więcej tego czasu, który spędzamy razem na żywo, tak, i dajemy swój czas tak naprawdę, dajemy siebie naszym bliskim, to jest budowanie no wielkiej, ja bym powiedział, fundamentu i nadziei, że jestem kochany, to po pierwsze, ale jestem, mój tata się mną interesuje, moi rodzice chcą ze mną spędzać czas i tak dalej. Jeżeli na przykład no jestem dla nich ważny po prostu, prawda? Dokładnie. Jeżeli częściej się okazuje, że moi rodzice patrzą na telewizor niż na mnie, patrzą częściej w telefon niż na mnie, no to myślę, że takie dziecko, to też różne badania pokazują, że no trudniej budować pewność siebie i myśleć z nadzieją też o przyszłości, tak? Tutaj bardzo ciekawą też kwestią, która jest taką klamrą spinającą to forum w tym roku, jest słowo wizja, bo tutaj też myślę, że mało się mówi w temacie rodziny właśnie o tym, że wizja to jest coś, nad czym też powinniśmy pracować właśnie w rodzinie. Mówi się, że firmy powinny mieć wizję, instytucje publiczne i tak dalej, a dlaczego nie rodzina, tak? I dlaczego wizja i nadzieja? Bo kiedy uda nam się wspólnie, to jest ważne, żeby tutaj podkreślić słowo wspólnie jako rodzina pewną wizję wypracować, ustalić o co nam tak, co jest dla nas ważne, to się realnie przekłada właśnie na codzienność, na rytuały, na zwyczaje i to pomaga całej rodzinie i każdemu z osobna po prostu budować i podtrzymywać nadzieję. Przeglądałem też pozostałe tematy. Odsyłamy Państwa już na stronę tej konferencji, żeby zapoznać się, kto jeszcze weźmie udział w tych poszczególnych panelach czy wykładach. Ale bardzo, panie profesorze, dziękuję za tą krótką refleksję i to piękne, co pan powiedział. Może takim apelem zakończymy naszą rozmowę i pozwolę sobie powtórzyć. Patrzmy, proszę Państwa, częściej w oczy dziecka niż w telefon lub telewizor. Niech to będzie przesłanie naszej rozmowy. Zachęcające też osoby zainteresowane do sprawdzenia, co jeszcze mogą znaleźć w tej konferencji, w tym spotkaniu dla siebie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Pozdrawiam. Dobrego wieczoru. Udanych prelekcji. Ekonomista, kulturoznawca, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prezes Fundacji Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie Poznania, profesor Michał Michalski, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.